Piknik Europejski to pierwsza impreza zorganizowana w zmodernizowanym niedawno amfiteatrze. Zabawa rozpoczęła się już od godziny 14 i trwała do późnych godzin wieczornych. Jak przystało na majowy weekend, który kojarzony jest z wielkim grillowaniem, podczas pikniku nie zabrakło tej formy atrakcji. Co więcej, miłośnicy potraw z rusztu mieli szansę popisać się swoimi umiejętnościami, biorąc udział w pierwszych mistrzostwach Bolesławca w grillowaniu. Poza konkursem było już barbecue, czyli grill w typowo amerykańskim wydaniu. Kiedy jedni stali przy ruszcie, inni wędrowali w kierunku m.in. pierwszego liceum ogólnokształcącego, gdzie przy sali gimnastycznej prezentowały się wozy bojowe polskiego i amerykańskiego wojska. Można było nie tylko popatrzeć, ale i zasiąść za kierownicą wojskowych pojazdów. Rotacja potencjalnych kierowców była duża. Wśród piknikowych stoisk uwagę przyciągało to w unijnych barwach, bo Komisja Europejska objęła honorowy patronat nad wydarzeniem. Sporo działo się również na scenie amfiteatru. Tu do wieczora prezentowały się rodzime zespoły ludowe, przygrywała Miejska Orkiestra Dęta, występowali uczestnicy pracowni Bolesławieckiego Ośrodka Kultury czy Termy Dance. Wieczorem natomiast bawiono się w rytmach muzyki dance i disco polo.